63 prace ukazujące historię rodzin nawet 7 pokoleń wstecz można oglądać na wystawie pokonkursowej Moje drzewo genealogiczne w Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Była to już 11. edycja konkursu mającego na celu rozbudzanie zainteresowania u dzieci i młodzieży historią własnej rodziny oraz popularyzację poszukiwań genealogicznych. Są także programy komputerowe, z których można dzisiaj korzystać i było widać na przykładzie niektórych prac, że uczestnicy korzystali z tych programów. To rzeczywiście narzędzie, które łatwo pozwala nam rozrysować nasze korzenie. Od lat zachęcamy, czy wręcz nalegamy, żeby nie niszczyć archiwalnych zdjęć. Co roku praktycznie o tym przypominamy, także i w tym roku przypominamy, żeby absolutnie nie niszczyć archiwalnych zdjęć, raczej zrobić skan tego zdjęcia, ksero i wykorzystać kopię tego zdjęcia niż oryginalne zdjęcie. I to jest nasza taka największa uwaga i prośba. Chodzi o to, żeby ten konkurs nie naniszczył przy okazji czegoś w archiwach rodzinnych. Konkurs rozgrywany był w dwóch kategoriach wiekowych. W klasach 4-6 w szkół podstawowych zwyciężył Marceli Opałka ze szkoły podstawowej nr 4 imienia Królowej Jadwigi w Wieluniu, a w kategorii uczniów klas gimnazjalnych najlepsi okazali się Daria Kędzia ze szkoły podstawowej w Mierzycach oraz Sebastian Stępień ze szkoły podstawowej imienia Mikołaja Kopernika w Złoczewie. Ja lubię akurat genealogię, bo interesuję się historią. Dla mnie to jest fajny przedmiot. I dla mnie takie coś się łatwo wyszukuje, o tyle jest trudniej, że w latach 1800 był język rosyjski i trudniej jest to odczytać. Mam na przykład pradziadków, którzy walczyli w czasie II wojny światowej. Tutaj pradziadek służył w Wojsku Polskim na Wołyniu i takie informacje są przekazywane z pokolenia na pokolenie w opowieściach. Powstałe w wyniku konkursu drzewa genealogiczne to efekt nawet kilkuletniej pracy. Warto zaznaczyć, że w poszukiwaniach brali czynny udział członkowie rodziny. Zbieranie informacji zajęło 5 lat, a robienie trzeba jakieś około 2 tygodni. Informacji o rodzinie szukała mama, a ja robiłam drzewo. Tak naprawdę zrobiłam drzewo genealogiczne już w 2012 roku. Zaczęłam. Prace jeszcze trwają, bo ostatnie pokolenie jeszcze nie jest dokończone, także jeszcze sporo pracy przede mną, ale to jest mniej więcej 25-30 godzin w archiwach w Ostrówku, w archiwach w Częstochowie, kilka godzin przy komputerze, przy poszukiwaniu, bo teraz są udostępnione niektóre dane na stronach internetowych, ale niektórych danych nie ma, więc czeka mnie jeszcze parę podróży do Łodzi albo od strony męża jeszcze gdzieś po Polsce. Jeszcze do końca nie wiemy gdzie. Prace w Wieluniu można oglądać do 29 marca. Od 9 kwietnia będą eksponowane w oficynie Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie.